witam serdecznie hodowców i hodowczynie. Jesteśmy na ogólnopolskiej wystawie w miejscowości Sosnowiec. Zaprezentuję Państwu, drodzy hodowcy, reprezentację Polski. Taki krótki, poglądowy filmik. Firma Greenplay Państwu zaprezentuje. Tu jest druga nagroda, pan Oleksiak Zbigniew. Pan Trzaska Marek, trzecia nagroda. Samiczka sobie odpoczywa. Klasa Sport C, pierwsza nagroda. Mocarski. Tutaj też Sport C, druga nagroda. Pan Bafian Jan. Pan Maciej Rogulski. To jest reprezentacja Polski. Tu jest też pan Oleksiak Zbigniew. To jest pierwsza nagroda za sport i pierwsza nagroda za standard. Pokaż się troszeczkę. Pan Trzaska Marek. Ten filmik postaram się nakręcić jak najlepiej umiem, tak? Ciężko zaprezentować jakoś tutaj w krótkim czasie. Panowie pozwolili mi na chwilę wejść, bo jeszcze nie można wchodzić. Pan Mądrysa Paweł. Także tutaj firma Greenplay postara się zaprezentować Państwu jak najlepiej. To jest bardzo ładna samiczka. Pan Kogut Piotr. Pan Przemysław Chruszcz. Tutaj pan Musik Witold. Sport H. To jest pan Sławomir Burek. Sławomir Burek, pierwsza nagroda. Oddział Bydgoszcz, no blisko naszej firmy. Mielcarek Tomasz. I pan Stanisław Sucha, też bardzo ładna samiczka. Postaramy się tutaj przejść dwa przepiękne samce, naprawdę, bo przyznam, że niektóre gołębie nie są zbyt urocze, pomimo dobrych wyników, ale tutaj te samczyki to już jest po prostu
Ten sobie samczyk odpoczywa. To jest pan Zarzycki. Po pole. Tu jest płowy, przepiękny samiec. Pan Lisowski. Pan Przywara. I pan Joachim Malek. To już znamy pana Joachima z filmików na YouTubie, które nagrywałem z nim w zeszłym roku. Czołowy hodowca Katowic, no klasa gołębie na młode. Młode miał gołębie z koeficjenty 2, 4, 7. Zresztą te młode były na sprzedaż, nagrywaliśmy u niego filmik. No nie wiem, czy trzeba dodać, tutaj pan Joachim lotuje na produktach firmy Greenplay. Od zeszłego, od roku 2000, znaczy sezon 2018, no i mówił to na filmiku, że no to był strzał w dziesiątkę, no to jest jego zdanie, jego opinia, tam były pokazane te preparaty, na których lotuje i których zaczął używać i pomimo to, że przeszedł do silniejszego oddziału pan Joachim, gdzie jest więcej hodowców i silniejsza konkurencja, no to miał super wynik, także no widać, że te produkty Greenplaya no w jakiś sposób działają, skoro taka sytuacja nastąpiła. Dodam tylko jeszcze, jak już mówię o hodowcach, to tutaj oczywiście na wystawie ogólnopolskiej są gołębie na przykład pana Marka Leśkiewicza, który już trzeci sezon lotuje na produktach firmy Greenplay, czy pana Radosława Mroczki, też tutaj gołębie ma dużo wystawione, też lotuje na produktach firmy Greenplay. Także no pan Marek ma czwartą drużynę w Polsce, czy trzecią bodajże, no Radek też ma super wyniki. No nie będę tutaj zachwalał, w każdym razie dużo hodowców tutaj ma gołębie wystawione na wystawie ogólnopolskiej i oczywiście lotują tylko i wyłącznie na preparatach firmy Greenplay. No gołąbki sobie leżą, nie chcę ich tutaj płoszyć. Znowu pan Przywara Marek. Pan Motyka Michał, Fias Władysław, to jest też piękny gołąb. O, śliczny. No, oczywiście to jest standard. To jest młody 2018 rok, drodzy hodowcy. Pan Jerzy Koźlik, no, samiczka tu sobie leży, nie chce jej płoszyć. O, chce się parować. Kazimierz Mrozik, Eugeniusz Pawłowski. I tu jest też klasa, ale to jest nagroda za sport. Pan Turczyk Andrzej, klasa gołąb. Pan Turczyk Andrzej, pierwsza nagroda, klasa A. Druga nagroda jest pan Krasik Dariusz. I trzecia nagroda jest kolegi z mojego oddziału. Samiczka, trzecia nagroda A. Rumiński Tomasz, pokaż się koleżanko. Tomka za gołębie zaprezentujemy również. Dodam tylko, że w oddziale Toruń jest 204 hodowców. No i Tomek zdobył mistrza, jeśli chodzi o oddział Toruń. No w kategoriach też tam chyba praktycznie w każdej wygrał, tak? No, nieskromnie dodam, że ja jestem w trzech kategoriach wicemistrzem Torunia, także jestem zaraz za Tomkiem.
no miałem 27 głębi na spisie starych, więc troszeczkę ciężko mi było z Tomkiem wygrać. Chociaż podejrzewam, że gdybym miał więcej, może też bym nie wygrał. No po prostu Tomek ma klasa gołębie, nie ma co się czarować. Ale no jestem zadowolony z wicemistrza Torunia. Jestem bardzo zadowolony w tym roku. Był bardzo ciężki sezon. Oczywiście lutuję na produktach firmy Greenplay na pierwszym zestawie, także gołębi nie wystawiałem w kategoriach. Miałem też wysoko gołębie, czy to w B, czy w C, czy w maratonie, ale ja nic nie wystawiałem, nie wiem dokładnie. W każdym razie ja gołębi na wystawy na razie nie wystawiam, nie mam na to czasu. Drodzy hodowcy, no na tym kończymy filmik. Także postarałem się tutaj wszystko zaprezentować jak tylko mogłem. Myślę, że tutaj taki, na pewno więcej filmików się ukaże jeszcze na YouTubie. No ja po prostu zaprezentowałem tak jak mogłem, mam nadzieję, że drodzy hodowcy jesteście zadowoleni i życzę Wam wszystkiego najlepszego w nowym roku, super wyników, no i z hasłem dobry lot. Dziękuję, pozdrawiam.